Kolejny odcinek magazynu Cała Prawda o Futbolu. Moim i Państwa gościem jest Marcin Gat, nasz stały ekspert. Dzień dobry. Marta Chodakowska, witam serdecznie. Dziś zapytam Cię o docierające do nas plotki transferowe. Rozpocznę od Garetha Bale'a. Ostatnio jeden z angielskich dziennikarzy w oficjalnej telewizji Manchesteru United poinformował, że Walijczyk już w letnim okienku transferowym przeniesie się na Old Trafford. Uważasz, że byłby to dobry transfer z punktu widzenia zawodnika? Uważam, że tak. W ostatnim sezonie Gareth Bale w Realu Madryt nie grał zbyt dobrze. Docierały do nas słuchy, że jest skonfliktowany z Cristiano Ronaldo. Dosadnie mówiąc, takie informacje dostaliśmy, że jest nieszczęśliwy w Madrycie. Uważam, że byłby to znakomity transfer z punktu widzenia zawodnika, gdy grał jeszcze w Tottenhamie. Londyn potrafił brylować na angielskich boiskach. Uważam, że w tej chwili mógłby grać tak samo albo jeszcze i lepiej. Kilka takich suchych faktów co do transferu Walijczyka. Jego pensja tygodniowa ma wynosić 300 tysięcy funtów. Byłaby to jedna z najwyższych pensji w lidze angielskiej. Kwota transferu natomiast ma wynosić bagatela od 100 do 130 milionów euro. Takim faktem za transferem Walijczyka może być duże poparcie ze strony Luisa van Gaala. On chce wzmocnić swój zespół znakomitym zawodnikiem. Myślę, że przy poparciu trenera Walijczyk czułby się znakomicie i podniósłby nie tylko swój poziom, ale także poziom Czerwonych Diabłów. Innym ciekawym transferem może być transfer Paulo Dybali z Palermo do Juventusu. Uważasz, że ten zawodnik odnajdzie się w zespole starej damy w obliczu dość dużej konkurencji? Uważam, że tak. On grając na boiskach Serie A pokazał, że potrafi grać znakomicie. Myślę, że po transferze do starej damy będzie podobnie. Akurat ta konkurencja już po sezonie może mu się zmniejszyć, ponieważ Dybala miałby przyjść w miejsce Carlosa Teveza, który chciałby odejść do Boca Juniors. Nie wiadomo, co będzie z Moratą. Mówi się, że Real Madrid będzie chciał odkupić tego zawodnika z powrotem do siebie, tak więc w gronie konkurentów miałby tylko Llorente i Martiego. Mówi się także, że Juventus chce sprowadzić Edisona Cavaniego. No, gdyby stara dama pokusiła się o sprowadzenie dwóch znakomitych snajperów, młody Argentyńczyk miałby troszeczkę trudniej z wywalczeniem sobie miejsca w składzie. Jednak uważam, że ten zawodnik pasuje do starej damy i odnajdywałby się tam znakomicie. Sensacyjne informacje dotarły do nas z Wysp Brytyjskich. Według Sunday Mirror Jose Mourinho chce pozyskać Edina Dzeko z Manchesteru City. Bośniak miałby zastąpić Drogbę. Taka transakcja jest w ogóle możliwa? Uważam, że nie. Uważam, że to jest tylko fanaberia dziennikarska. Edin Dzeko grał fatalnie w tym sezonie. Zdobył tylko 4 bramki. Także kwota transferu wydaje się dość śmieszna. Manchester City już wcześniej zapowiadał, że chciałby na tym zawodniku zarobić przynajmniej 20 milionów funtów. W tej chwili ta kwota się może nieco zmniejszyć, jednak nie uważam, aby The Citizen spuścili swojego zawodnika za 10 milionów. Myślę, że to jest tylko chęć zrobienia wielkiego szumu wokół tego zawodnika, bowiem piłkarsko nam troszeczkę przygasł, więc trzeba coś o nim napisać. Uważam, że Bośniak nie byłby dobrym zastępcą Drogby i nie stworzyłby realnej konkurencji dla jego koszty. Myślę, że Jose Mourinho nie będzie celował w pozyskanie tego napastnika i będzie szukał znacznie innego napastnika o innej charakterystyce. Moim i Państwa gościem był Marcin Gat. Do usłyszenia. Marta Chodakowska, dziękuję za uwagę.